ksiądz Piotr Natanek zbudował w lesie twierdzę. Obcy nie są tu mile widziani. A nie będzie ksiądz miał nic przeciwko temu, żeby sobie to pofilmować? No to... Odwiedź! Jaki brat? Nie być. Nie, nie, proszę księdza. A proszę księdza... Jakim prawem? Dobra, jak nic się... Ale co jest z tym złego, że chcecie sobie to sfilmować? Pan zdanie. Panie wybacz, po raz pierwszy niech przekleństwo Boga stąpi na was teraz i na wieki wieków. Amen. Grzechynia to niewielka wieś położona wysoko w górach. Tylko 10 kilometrów od granicy ze Słowacją. Trawa rośnie jak na złoto. Dobry to jest ksiądz? No bardzo dobry. Dba o wszystkich. Mhm. Kłosi trawę, kłosi siana zbiera. No pomaga ludziom. Pomaga. Pomaga. Nad grzesznym człowiekiem się trzeba pochylić. Fajny taki, udzieli pomocy, jakby trzeba było co użyczyć, pożyczyć, co to bardzo dobry ksiądz jest. Dla nas jeszcze 10 minut przed niespodziewanym atakiem też był miły. Jest pan młodziutki, skarbie. Ten system świata wyniszczy pana. Pan się przyzna w wolnej Polsce, w nowym układzie. Jest pan pierwszym dziennikarzem, który w ogóle rozmawia, nie? Wszystko, co Matko Boża na mnie przyjdzie, to będę brakał swojej ręki. Oddaję ci umieć. Wszystko. Rekolekcje, uczenie. Wszystko mi zaraz zabrano. Po tym akcie Bóg wszystko zabrał. Zostanie tylko pustynia, o którą jest nieprawdopodobna bitwa. O co walczy ksiądz Natanek? I dlaczego zdaniem episkopatu jest zagrożeniem dla jedności Kościoła w Polsce? Później poszli szeregi PiSu i PO i ciągle nam mówią, że są Żydami. I zaczynają nam rozkazywać. Patrzcie się, co mówi Biblia. Daję wam ludzi z synagogi szatana. Samorealizacja, samodopięcie. Stąd później wyścig szczurów. By ludzi zagonić, byśmy się wszyscy zagryźli i w tym gównie potopili. Do niedawna księdza Natanka znało tylko kilkuset gromadzących się wokół niego wiernych. Ale kiedy kontrowersyjne kazania, które głosił, zaczęły pojawiać się w internecie, o księdzu zaczęło się robić głośno w całej Polsce. Jeśli u twojego syna na głowie jawi się szel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Ci twoje dziecko, córka dorastająca, używa ci jaskrawych kolorów do paznokci, czarny jak piekło, czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Kazanie, które przysporzyło mu najwięcej popularności, dotyczy okultyzmu i szatana. Jak dotąd widziało je 500 000 osób. To się coś dzieje. Jeżeli to jest przebój na wszystkich blogach piłkarskich. Młodzież tylko to używa. W szkołach na drugi dzień miałem same maile od młodzieży. Jeden drugiemu wysyła maile, SMS-y, na Bluetooth gadają. Cały czas, bo to było przecież to jest... Teraz oni ruszyli, teraz dzięki temu zaczęli rodzice słuchać. Różnorakie szkoły szatańskie i zniewolenia ludzkości, gdzie diabeł wciska się. Uzdrowiciele z Filipin, seanse z Wyska Nowaka, ręce, które leczą Kaszmirowskiego. Adin? Nie, irydologia, czyli czytanie z moczu, z oczu, hipnoza, akupunktura, akupresura, medycyna chińska, masaże chińskie. Czy chodziłeś na kursy walk cudu? Wyrzucali demona po kursie walki wschodniej, pytali się jego imię, a on powiedział, moje imię jest karate. Metody Silwy lub Sita Learning System. Etapy nauki systemem Sita. RPG, Pokemony, kieszonkowe potwory. Nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, telewizja, internet.
Chociaż jeśli chodzi o internet, sprawa jego szatańskości nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Internet nazywam, to dziś Matka Boża powiedziała, że jest to dar Matki Bożej. Matka Boża o internecie mówiła? Tak, dar Matki Bożej. Choćbym nie wiadomo, jakie rekolekcje głosił, nigdy nie miał tylu fanów, ani choćbym się dwoił z moją telewizyjką, nie zyskałbym tyle setek tysięcy. To miliony ludzi przecież. Przychodzi młodzieniec 14-letni. Jestem wolny. Pijesz? Nie. Polisz? Nie. Narkomania? Nie. A może Harry Potter? Tak! Przeczytałem go całego. Jak diabeł już nim rzucił na kościele i obracał, jak wskazówkami zegara. Płomienne mowy księdza Natanka są sugestywne i łatwo trafiają do wiernych. Błędne koło, które już się potem samo napędza i bardzo trudno jest w ogóle się z tego wyzwolić, no bo ta rzeczywistość wszędzie zaczyna mnie straszyć, prawda? I być taka czarno-biała właśnie. Nie, wirtualna Polska. Siedzę 4 dni na stronie tytułowej. To się musiałbym mi zapłacić 50 tysięcy za kolegramę. Minimum. Powód, dla którego ksiądz nie chce, by filmować jego twierdzę, jest prosty. No, jakim prawem? Rok temu, zanim wygłosił słynne kazanie o szatanie, dostał od arcybiskupa Stanisława Dziwisza nakaz zaprzestania działań duszpasterskich w pustelni Grzechynia. Komunikat ten został sformułowany na bazie Komisji Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, która negatywnie oceniła tezy teologiczne głoszone przez księdza Natanka. Możemy w nim przeczytać m.in., że ksiądz Natanek nie może prowadzić pracy naukowej, nie może działać poza swoją parafią, nie może przemawiać publicznie i publikować w internecie. Powinien natychmiast zaprzestać działania ośrodka Pustelnia Grzechynia. Chciał dobyć winę, podać karę. Kościół tak się musi tą kwestią zająć, bo dorośnie. To się Rzym tym już gadają o mnie, brzmi, jest problem. Co podejmą? To ich sprawa. Ale trochę się ksiądz zbuntował jednak, nie? Nie, to nie jest zbuntowanie. Wniżej mnie, bo jeśli panu ktoś nie udowodni winy... Ksiądz Natanek nie zamierza milczeć i dalej prowadzi swoją krucjatę. Ja was muszę doprowadzić do nieba. Choćbyście nie chcieli, was za kark chwycę i wepcham, jak tylko będę miał tyle siły. Bo na tym polega istota bycia pasterzem. Nie zawsze był aż tak radykalny. Mieszkańcy Grzechyni wspominają go jako młodego i energicznego księdza. Nie, tak. Pobudował figury, pobudował. Jego kariera naukowa rozwijała się błyskawicznie. Napisał kilkanaście książek i ponad 100 artykułów naukowych. I zawsze miałem o nim dobre zdanie, dlatego że to był jednak człowiek, który był o wielkich aspiracjach naukowych, obronił pracę doktorską, habilitację przeprowadził. Przyszedł w takich w ogóle tenisówkach, aha, ksiądz z powołania, jeszcze dziurawe miał tenisówki, ja pamiętam, odprawiał msze polowe w ogóle. Chodził do wszystkich wiernych w ogóle tutaj, w ogóle, znaczy do ludzi. Pomagali mu, mleko mu dawali w ogóle. Naprawdę było tak fajnie w ogóle, tak rodzinnie. No i od pewnego czasu troszkę mu się tam, no, można powiedzieć, troszkę pieniędzy dostał w ogóle tego. No, nie? No i tak jakoś troszkę z innej strony już ludzie zaczęli na niego patrzeć. 1 maja wraz z grupą modlitewną pojechał na beatyfikację Ojca Świętego. Był też w Brukseli, by zabiegać o zmianę flagi europejskiej na taką, na której pośród 12 gwiazd widać Maryję. Prze na biurku tych zdrajców, żem odprawiał. Do biskupów wystosował bardzo odważny list. Wołam do biskupów, czemu jesteście małej wiary? Dlaczego mnie tak biją? Po liście otwartym prezydent miesiąc później umarł, zginął. Teraz poleciał arcybiskup Żydziński, nie? Następnego panu przywołał. Krakowska Kuria po naszej wizycie w Grzechyni wydała kolejny komunikat, ostrzegający przed działalnością księdza. Ale jak na razie nie wykluczyła go z kościoła katolickiego. Czy się powiedzie? No, trudno powiedzieć. I te dwie strony staną naprzeciw siebie i żadna nie chce ustąpić, to dojdzie do niestety do jeszcze gorszych sytuacji. Ma telewizję internetową, norweską telewizję internetową, także na żywo w ogóle nieraz msze stąd idą, także nie ma z tego problemu. Bo tylko się oni zgodzili na to, żeby transmitować jego w ogóle tutaj msze, wszystko w ogóle, tą całą jego działalność. I drugi ksiądz Rydzyk, można powiedzieć.
Tak. W Grzechyni stanął kilkunastometrowy posąg Chrystusa Króla Polski. Korzystając z ciężkiego sprzętu, ksiądz Piotr Natanek buduje kolejne fortyfikacje. Niedługo nie zdobędzie ich nawet kardynał Dziwisz. Wojciech Bojanowski, TVN24.